Witajcie drodzy widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnej recenzji. I będzie dzisiaj znowu recenzja komiksu. Jeżeli chodzi o komiksy, to ostatnio powoli zaczynam się w nie wkręcać i zaczyna się to od komiksów gwiezdnowojennych. I tak jak w przypadku pierwszego komiksu, że wszedłem do Empika, zobaczyłem go i mówię, a dobra, wezmę. Tak samo jest w przypadku też tego. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest ten oto komiks. Nazywa się Star Wars Operacja Gwiezdny Blask. Ja mam po prostu jakiegoś pecha, widzowie. Pierwszy komiks, jaki kupiłem, czyli Star Wars Darth Vader prosto w ogień, był to tom drugi ze swojej serii. I to też jest tom drugi z swojej serii. O, zobaczcie. Tu widać. Dwójeczka. Nie wiem, czy się ostrość złapie? Chyba nie, ale to jest też tom drugi. I w tym wypadku mamy komiks z serii pod nazwą po prostu Star Wars. Jest to seria kanonicznych komiksów wydawana przez Marvela, która ma chyba 20 czy 21 zeszytów. W Polsce dostaliśmy już pierwsze 6 komiksów w wydaniu zbiorczym pod nazwą Ścieżka Przeznaczenia. Potem są 2 kolejne, czyli Wola Tarkina i 4 kolejne, czyli właśnie Operacja Gwiezdny Blask. I dostaliśmy je w tym wydaniu zbiorczym, ale bez czwartej części Operacji Gwiezdny Blask. Nie wiem dlaczego jej tu nie ma, a jak doszedłem do końca, to trochę mi tej czwartej części tam brakowało. Ale o tym opowiem jak dojdę do samego końca. Na razie po kolei, co tam się w tym komiksie dzieje. A więc tak, jesteśmy po 5 epizodzie, po bitwie o Hoth i po tym wszystkim i wynikiem tego jest to, że cała flota rebelii rozproszyła się po całej galaktyce. I Operacja Gwiezdny Blask to misja, gdzie po prostu rebelianci się będą razem zbierać. No trzeba zebrać całą flotę po prostu w jedno miejsce. Niestety na drodze stoi tutaj Imperium, które no oczywiście chce się rebeliantów pozbyć i też z jakiegoś powodu wie, gdzie część z nich się znajduje. Jeżeli chodzi o Imperium, to dostajemy tu przede wszystkim postać niejakiej Komandor Zary, której zostało właśnie zlecone, żeby pozbyć się rebeliantów. Jeżeli chodzi o Komando Zare, to jest dość ciekawa postać i ma też ona powiązania z Tarkinem, dlatego jest też Wola Tarkina i myślę, że jest to nawet materiał na osobny odcinek, także prawdopodobnie niedługo się pojawi i wam tam troszeczkę o niej opowiem. No ale w każdym razie, Imperium na czele z Komando Zarą mają się pozbyć rebeliantów, a rebelianci próbują się jakoś ze sobą skontaktować. W sensie ci, na których jest skierowana akcja, tam mamy Leję, mamy Luka, mamy Freepio, mamy Lando, mamy robota, tego przyjaciela Lando, tego z, powiedzmy z takimi słuchawkami, mamy tam jeszcze rodziców Paul Dameona, mamy Wedge'a Antillesa i jeszcze tam kilka innych postaci. Ich zadaniem jest w jakiś sposób skomunikować się z pozostałymi rebeliantami tak, żeby Imperium się o tym nie dowiedziało. I pomysł jest trochę nietypowy, w sumie też on wyszedł z inicjatywy Freepio, co jest w ogóle dość ciekawe, że Freepio zaproponował taki inny pomysł trochę. Generalnie chodzi o to, że jest jakiś droid, który umie się posługiwać jakimś starożytnym językiem, którego nawet Freepio nie zna, mimo że on zna prawie wszystkie języki. No i oni tego droida przejmą i z tego języka wytworzą kod, którym się będą porozumiewać z innymi rebeliantami. No i wtedy Imperium na pewno nie da rady pozbyć się rebeliantów, no bo jeżeli oni nie znają tego języka, a rebelia będzie znać, no to będą mieli możliwość, żeby się ze sobą komunikować tak, żeby Imperium się nie dowiedziało. No i szczerze mówiąc, no dobra, to jest jakiś pomysł, ale no wokół tego się cała akcja dzieje. Nie jest to jakieś bardzo fajnie przyciągające, ale nie jest złe. Jesteśmy już trochę bitew, które nie wyglądają źle. Ja mówię, ja się niezbyt znam na komiksach, to jest mój drugi komiks dopiero, ale wygląd, jak one wyglądają od strony graficznej, podoba mi się. I te bitwy ładnie wyglądają po prostu. No i oni tego droida przyjęli, z tym droidem będą kłopoty, jeszcze gdzieś tam Lando takie jakieś różne tam swoje rzeczy robi. No jakoś mi to po prostu nie leży, ale nie mówię, że to jest złe, jest okej. No mówię, mamy troszkę tych bitew, mamy jakieś tam różne inne rzeczy. Szczerze mówiąc, szkoda mi, bo tej Komandor Zary jest mało. Ona jest na początku w tej Woli Tarkina i przez tam krótką chwilę potem w Operacji Gwiezdny Blask. I to co mówiłem na początku, nie ma tu czwartej części Operacji Gwiezdny Blask. A szczerze mówiąc, myślę, że w tej czwartej części mogłoby się wydarzyć coś fajnego, więc miałem troszkę taki mały niedosyt na koniec. A na pewno muszę tutaj docenić mały plot twist na sam koniec, który wywołał Freepio. W ogóle tej Freepio, którego ja bardzo lubię. No generalnie no jest on sobie taki jak zawsze, no czyli taki jakiego ja lubię. A na koniec jeszcze robi coś bardzo niespodziewanego i mi się to naprawdę bardzo podoba. No mi się jakoś ten komiks nie bardzo podobał, ale nie był zły. Nie był zły, czasu nie straciłem. Po prostu sobie poczytałem, jest okej. Ten komiks o Vaderze był moim zdaniem lepszy, chociaż widziałem tam w komentarzach, pisaliście, że są jeszcze lepsze komiksy. Na pewno jakieś są, a jeszcze do nich nie dotarłem. Nawet od jednej osoby dostałem konkretny przykład komiksu o Vaderze, który jest lepszy od tego, który ja czytałem. Przy okazji bardzo dziękuję. Także myślę, że możecie przeczytać ten komiks. No pewnie znajdą się jakieś lepsze, ale nie jest zły. Nie stracicie czasu. Także to już będzie na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!